Jest to małżeństwo, które ma po 80, znaczy mąż ma 83 lata, żona ma 79 lat. Od 1962 roku zajmowali to mieszkanie. W ubiegłym roku dostali propozycję wykupu tego lokalu, na które na podjęcie decyzji mieli raptem 7 dni tylko. Szanowni Państwo, 7-dniowy czas zaproponowany przez CPGL dotyczący podjęcia decyzji w sprawie wykupu tego lokalu. Wyobraźcie sobie, każdy z nas dostał taką ofertę, no oczywiście nie bylibyśmy w stanie w żadnym stopniu jej spełnić. Ci ludzie przeżyli, no niestety, ale straszny horror. I nie mówię tutaj o skutkach zdrowotnych, gdyż jest to małżeństwo, które od wielu lat boryka się także z trudnościami zdrowotnymi itd., itd. No niestety nie mogą wykupić tego lokalu, mieszkania zostały sprzedane, co zaskutkowało oczywiście podwyżką czynszu. Przyszedł nowy właściciel, w tym roku na wiosnę te lokale zostały zbyte. Nowy właściciel zaproponował czynsz 800 zł. 800 zł czynszu dla ludzi starszych jest to też kwota, niestety, ale nie do udźwignięcia. Jest to prawie jedna emerytura, która musi zostać przeznaczona na zapłacenie tego czynszu. Niedawno o godzinie 22 nowy właściciel także wykonał telefon do tych osób starszych, że zaproponował, że od 1 lipca będzie nowa stawka, w zasadzie to będzie już 1000 zł. Ten czynsz się już w zasadzie zwiększa z 800 zł do 1000. No oczywiście ta starsza pani uważa, że jest to niemożliwe, że jest to niestety, ale całkowicie nie do udźwignięcia, jeżeli chodzi o budżet tych osób starszych. Pan prezydent w tej sytuacji narusza szereg różnych przepisów, które ciążą na samorządzie lokalnym, od począwszy od artykułu 164 Konstytucji, który mówi o tym, że zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu. Oczywiście jednym z zadań publicznych jest także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. No w tej kwestii pan prezydent całkowicie łamie tą główną zasadę, która została określona i narzucona przez Konstytucję, przez ten najważniejszy akt prawny samorządom lokalnym. Nie mówię już o wszystkich innych ustawach, które określają i mówią o tym, że zaspokajanie potrzeb ludzi najbiedniejszych, tych, którzy mają najniższe dochody, to jest główne zadanie każdej gminy. Sprzedano raptem w tym bloku 4 mieszkania. Oczywiście to zaskutkowało takimi różnymi decyzjami osób starszych, bo głównie dotyczyło to osób starszych. Jedna z osób starszych trafiła wprost do hospicjum, gdzie dzisiaj w zasadzie jest, bez adresu zameldowania, musiała zrezygnować z tego lokalu, gdzie był aż tak wysoki czynsz. Druga osoba została zabrana przez syna z tego względu, że posiadała bardzo niską rentę, która była na poziomie 600 zł, oczywiście 600 zł, a 800 czynszu. Jest to rzecz niemożliwa także do udźwignięcia, do zapłacenia, dlatego także te osoby musiały niestety, ale opuścić te lokale. Z punktu widzenia pewnych dobrych obyczajów samorządowych niedopuszczalne. To jest sprzeczne z samą ideą, istotą samorządności. Bo co powinien zrobić gospodarz miasta, czy prezydent miasta, który chce, owszem, no, chce sprzedać te budynki, choćby po to, żeby, nie wiem, żeby te mieszkania może miały prywatnego właściciela, żeby przedstawić je, złożyć ofertę ludziom, którzy te lokale wynajmują. No jeżeli składa im ofertę, to powinien zdawać sobie sprawę, że wielu z tych ludzi nie będzie w stanie tych mieszkań kupić, nawet jeżeli one będą kosztowały 30 tysięcy, prawda? Bo dla nich jest to bariera. Ale nagle prezydent, który potrafi wymyśleć różne chocki, klocki, żeby ominąć ustawę o zamówieniach publicznych, nie przyjdzie mu do głowy, że przecież jest cała sieć banków, która bardzo chętnie w taki interes wejdzie. Prawda? Że ci ludzie, jeżeli nie mają nawet tych pieniędzy, to przecież to mieszkanie jest określonym majątkiem. Pod to można zawrzeć umowę hipoteczną. Bank może te pieniądze wyłożyć, prawda? Będą spłacać hipotekę, spłacą będzie ich, nie spłacą, mieszkanie kiedyś tam stanie się własnością banku. No, jest tysiące możliwości, żeby pomóc tym ludziom, którzy z dnia na dzień no nie mają. No, są niestety tacy, których nie stać na to, żeby z dnia na dzień wyjąć 30-40 tysięcy.